O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. 28 sierpień dzisiaj. Zobaczcie, dzisiaj merlak na robocie. Jednak jak są na gospodarstwie dwie ładowarki, to nieraz się dwie przydają. Jake akurat tam ma jakieś załadunki. No i co, po żniwach wapnowanie. Już trochę wapnowaliśmy, ale też w międzyczasie czekaliśmy na wyniki próbek glebowych. Chłopaki pobierali. Mamy kolejne wyniki z tego drugiego poboru. No i lecimy doraźnie tam, gdzie trzeba. Wapno dojechało do mnie z firmy Promek, Promek Agro. Z Promyka wapna brałem też te granulowane na wiosnę. Active Kalk z 10 to podwarzywa, ten siarczan wapnia. No i dzisiaj mamy tutaj co, węglan wapnia, odmiana 04. Ładny towarek, suchutki dojechał, drobniutko zmielony. Przynajmniej 90% wapnia. I obok żywa kreda H+, też luzowy towar. Jest to połączenie kredy właśnie, kwasów organicznych. Także no, też poprawiający nie tylko pH, ale i też wpływający pozytywnie na próchnicę, może i na życie biologiczne. No i co, na podtrzymanie głównie tego pH jedziemy na działki takie, gdzie to pH około no, 5,8, 5,9 najniższe pole. 2,5 tonki damy węglanu, a kredę zostawiamy jeszcze na polu, na pole po burakach. Także działamy, ładujemy sobie merlaczkiem i widzimy się na polu. No, zobaczcie, co tutaj do mnie dotarło. Wprawdzie oponki dotarły już wcześniej, bo leżą tutaj ponad 2 tygodnie, ale wcześniej nie było kompletnie czasu. No na montaż, tak, bo no wiadomo, że to trzeba ciągnik wyłączyć na kilka godzin z roboty. Teraz zostaliśmy, wiadomo, z jednym fędziorem. Tutaj już kompletne łysole, brak zaparcia. Miały być jeszcze malowane felgi za jedną przekładką, ale z tym się nie wyrobimy, więc jakby temat malowania przekładamy na zimę. No a na razie dostanie te nowe kapcie, żeby mógł zbierać lepiej. Opony marki Linklong zamówiłem w Opmaxie. Jest to duża hurtownia właśnie sprzedająca różne marki opon. W sumie już teraz nie tylko opon, bo i też wiem, że chłopaki zaczęli handlować częściami. To i też zamówiłem sobie filtry do fenda, komplet filtrów, ale to przyjdzie później, to pokażę Wam co i jak. Oponki Linklong, 5 lat gwarancji, radialki, model LR650, no i co, 710 R42, także no takie jak były, rozmiarówka, ładny bieżnik, o tu jeszcze mam oznaczenie 710 70 R42, 5 lat gwarancji, wyglądają solidnie. Rozmawiałem z Perkinsem właśnie, to za jego jakby tutaj porozumieniem, za jego porozmowie z nim właśnie na nie się zdecydowałem. Ma na swoich w ciągniku, ma 4 nowe też właśnie te Linklongi, ma zrobione 2500 godzin i kompletnie nic się nie dzieje, także to jest opona dobra, tak? No, no co tutaj mówić, no ile my zrobimy nim rocznie godzin? 300-400, więc po 10 latach te opony jeszcze nadal powinny wyglądać jak nowe, zresztą 5 lat gwarancji, nic się tutaj nie będzie działo. No i budżetowo, że tak powiem, za te pieniądze no to nic lepszego chyba nie znajdziemy. Oponki czekają na montaż. Dzisiaj, no mówię, zapierdziel nadal na gospodarstwie. Nagram tutaj właśnie, że przyjechały, a za chwilę Mikołaj jedzie na wulkanizację. Załaduje je na przyczepę ładowarką. Podjedzie ciągnikiem od razu z przyczepą na wulkanizację. Przełożą panowie, no i pewnie koło południa wróci. Jest chwilę przed godziną 8, ale wiadomo, takie duże opony, no to to nie jest samochód, żeby to w 5 minut ogarnąć. No i co, pokażę Wam jak wróci później, może Mikołaj nagra coś z montażu i działamy. A w tle widać no, testowany nabytek, ale o tym będzie więcej. Także no, jak ktoś się rozgląda za oponami, to polecam zajrzeć na Opmax, na stronkę, no tam w szeroki wybór, dużo tych oponek, dużo marek, rozmiarów, coś każdy dla siebie znajdzie. A jak nie ma na stronie, to dzwonić do chłopaków, to podpowiedzą, które lepsze, co, jakie wyróżnia, bo też pytałem, tak, czy te się nadadzą, czy może coś lepszego, to
budżecie, że tak powiem, jaki dałem za te opony, to nie ma nic lepszego chyba. Zresztą 5 lat gwarancji, no to już samo przez się, że się nic z tym nie powinno dziać, tak? No i działamy sobie, pięknie się kurzy, naprawdę pięknie. Strautmanik sieje, wapno, no na 12 metrów mam nawigację ustawioną, ale tutaj akurat taki kawałek nieforemny. No i słuchajcie, wapno, no to najtańsza rzecz i najbardziej efektywne, jeśli chodzi o nawożenie naszego pola. Jeśli pH leży, jeśli zawartość wapnia leży w glebie, no to możemy sobie pomarzyć o dobrych plonach, o przyswajalności składników. Jeśli mamy pH ok, wapnia nie brakuje, no to inaczej się przyswaja fosfor, potas, azot i wszystko, no z wyjątkiem mikroskładników, bo no, z nimi to jest jakby wprost odwrotnie. Im wyższe pH, tym się gorzej przyswajają, ale patrzymy przede wszystkim na makroskładniczki. No i co, nawozimy. Kurzawa piękna, widać jakie jest suche to wapno. Ładnie to wygląda. No i co, takie wapno, no to co tam, powiedzmy 250 zł na hektar co 3 lata i pH mamy na stałym poziomie pomimo nawożenia azotem, który wiadomo zakwasza nasze gleby. No i to jest, mówię, najważniejsze co możemy zrobić dla naszego pola, to wapnować. Także jakby ktoś tam myślał o próbach, to chłopaki ze Zbadaj Glebę pewnie wpadną mi do was, ja mam wyniki, pokażę wam jeszcze jak to wyszło, jak to jest opracowane i zobaczcie jak strautmanik rzuca pięknie. Ładnie to wygląda, to dyma na okolicy, tylko że jak ktoś pranie zrobił, to będzie zakurzone dzisiaj białe, ale to przecież żadna trocizna, to jest nawet dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, wolne od wszelakich tutaj metali ciężkich i tak dalej, naturalna kopalina, to co Bozia stworzyła, że tak powiem, to jest właśnie wapienko. No i co, dobra, to tyle w dzisiejszym daily z wapnowania i teraz tutaj pójdzie pszeniczka. Od rzepak obornik, po rzepaku wapno, w trzecim roku nic nie dajemy i od nowa. Zobaczymy jeszcze co w płodozmianie, ale tutaj takie małe kawałki, fertelki, działamy. Dziś jesteśmy w Tryszczynie, w wulkanizacji. Wreszcie Fendt się doczekał nowych kółeczek. Bucik będzie, będzie gryz, bo na tych to tak, ale idzie też. No i co, zdejmujemy. Kółka też. I będziemy działać. Co tu się wydarzyło? Koło zniko. Jesteśmy na wulkanizacji. Tam mamy koła nowe. Chłopaki tam zmieniają. No i co? Pędzik będzie wreszcie na porządnych oponkach, a nie na łysych, bo tu tego protektora jest. Tam też jest, no a to w tyle tak było, bo było. No. I działamy. No i całkiem inny ciągnik. Oponka Link Long. Teraz trakcja będzie całkiem inna na tych łysych sztruclach, to ślizgał się, jak miał ciężko, no to no, tam, gdzie właśnie powinien iść, tam brakowało zaparcia. Teraz to będzie działał, będzie skrobał. O, 2 wrzesień dzisiaj. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy. No, dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, może dla młodszej widowni, jeśli ktoś ogląda. A my działamy, jak co poniedziałek, świeżo kopana pyra. W sumie już teraz mogłoby wykopać w skrzynię czy na magazyn i sortować wedle potrzeby, ale kombajn zaczepiony do walterki i sobie tutaj działamy jakby na bieżąco. Dzisiaj nakopane na poniedziałek i na środę na sortowanie w skrzynię. Odmiana Kolina, żółciutka, gładziutka i bardzo smaczna. Także korinka leci. Ogólnie dosyć mocno mi się teraz odkryła na piachu, sporo zielonych jest sporo pracy na sortowniku. No, no nic się nie zmarnuje, bo te zielone idą na pasze, a żółciutka, wiadomo, bez skazy, pyrka leci do worka. Tej koriny zostało tutaj, nie wiem, może z 6 ton, 7 ton, kilka krótkich rządków i będziemy się brali za Albertinę albo za Queen Anne, bo też mamy. Może Redsonia wleci. No, wykopki na zimę to jeszcze trochę. Myślę, że koniec września, może październik.
dopiero jak się schłodzi. Na razie po dwóch dniach ochłodzenia właśnie dzisiaj leci ta pyra. Strach było kopać w piątek. W piątek kopaliśmy 34 stopnie. Mam nadzieję, że tam nic się z tą pyrą nie stanie, bo taki towar sparzony w rynlinie to i pewnie 40 stopni albo i ponad 40 stopni to ma. No i niestety takie coś jest bardzo podatne na obicia, więc tak na świeżo to i owszem, ale do kopania na zimę no to jeszcze za szybko. Małe info co do ziemniaka skrobiowego, to co pojechało, jedno auto 13 skrobi, drugie 14 niecałe, także generalnie porażka. No wychodzi jakaś niepewna odmiana, która tam no, miała mieć skrobia, a jej nie ma, ale dalej będzie lepiej, bo dalej mamy typową skrobiówkę.